Ujmując rzecz nieco prowokacyjnie, możemy powiedzieć tak. Trzecia niedziela wielkanocna, a uczniowie wracają do tego, co było kiedyś. Czytamy Ewangelię, fragment Ewangelii Janowej i ona nam opowiada o tym, że uczniowie po zmartwychwstaniu, zagubieni, wracają do starych swoich zajęć, do, konkretnie rzecz biorąc, łowienia ryb. Tu się wiele wydarzyło, ważne rzeczy się stały, a oni wracają na stare śmieci. I bodaj to jest coś, co powinno nam spędzać przynajmniej troszkę sens powiek, bo czy z nami nie jest tak samo? Wielki post, staramy się, staramy się, staramy się, święta, ładnie, pięknie i tak dalej. Właśnie tydzień, dwa, pierwsza niedziela wielkanocna, niedziela miłosierdzia, a potem wracamy na stare śmieci i ewentualnie ruszymy się z nich na początku następnego Wielkiego Postu. Kto odnajduje się w takim opisie sytuacji, powinien spróbować jednak coś z tym zrobić. Pamiętacie może, mam nadzieję, że w Wielkim Poście, kiedy przygotowuje się dorosłych do chrztu, to przechodzą oni przez takie specyficzne egzaminy. Nazywamy je skrutiniami. I spróbujmy potraktować tą dzisiejszą trzecią niedzielę Wielkiego Postu, Zmartwychwstania Pańskiego, jak bardzo ważne skrutinium. Sprawdzamy, czy trzy tygodnie po Wielkanocy nie wróciliśmy na stare śmieci i jak to sprawdzenie się dokonuje. Jezus pyta nas o miłość. Można było się spodziewać czegoś innego? Nie sądzę. I chyba z was też nikt nie sądzi, żeby można było chrześcijanina sprawdzić inaczej. To jest papierek lakmusowy wszystkiego. I zobaczcie, kontekst całego zdarzenia. Jezus przychodzi do uczniów i pyta Piotra, miłujesz mnie? I to jest nasze skrutinium, to jest nasz egzamin. To jest pytanie, które jest skierowane także do każdego z nas. Ale ten szerszy kontekst jest taki. Jezus przeszedł przez falę nienawiści. Został porwany przez falę nienawiści, która zaniosła go na śmierć, na krzyż. Poniosła go ku śmierci, zawiesiła go na krzyżu. Jeśli Jezus pyta o miłość, to egzamin jest z czego? Ze stopnia nienawiści w nas. Przecież przeciwieństwem miłości jest nienawiść. To jest to przekleństwo. To jest to, co powinno się w nas rzeczywiście zmienić przez Wielki Post, przez święta paschalne. Powinno ubyć z nas choć trochę nienawiści. Jezus pyta, czy mnie miłujesz? A przeciwieństwem miłości jest nienawiść. A chrześcijaństwo z czego wyrasta? Właśnie ono zaczyna się wtedy, kiedy człowiek staje i mówi, wyrzekam się nienawiści, prawa do zemsty. Chcę miłować nieprzyjaciół. To jest skrutinium trzeciej niedzieli wielkanocnej. Trzy tygodnie po zmartwychwstaniu, po sześciu tygodniach Wielkiego Postu, Jezus nas sprawdza, czy wrócimy na stare śmieci. Apostołowie do łowienia ryb to znali, to było oswojone, oklepane. A egzamin, jeszcze raz to powtórzę, dzisiaj jest taki. Czy mnie miłujesz? Czyli czy przestałeś nienawidzieć? Na co się zdobyłeś w stosunku do wszystkich innych, którzy ciebie otaczają, czy zdobyłeś się wobec nich na przebaczenie? Tylko tak można stać się chrześcijaninem. Nie ma innej drogi. Tu się nie obejdzie tego problemu. I warto to sobie przypominać.